Trzej bracia znów się spotkali, a to znak, że Cieszyn świętuje. Po obu stronach Olzy mieszkańcy polskiego i czeskiego Cieszyna obchodzą święto miast. Żeby świętowali, od tego Cieszyn nazywa się Cieszynem, żeby się wszyscy cieszyli. Atmosfera, jak Państwo widzicie, dobra, wspaniała. Mam tylko nadzieję, że nie zepsuje jej deszcz i tego wszystkiego wszystkim życzę. Jak co roku burmistrzowie polskiego i czeskiego Cieszyna spotkali się na Moście Przyjaźni, gdzie uczcili święto trzech braci. Tak, myślę, że nie tylko ten dzisiejszy dzień, bo wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że te współdziałania są. Od uruchomienia ruchu dwukierunkowego na Moście Wolności, poprzez imprezę Cała Polska czyta dzieciom, która również była wspólnie organizowana. No tutaj mamy kolejny raz święto trzech braci organizowane wspólnie. I wspólnie będziemy się bawić, to jest oczywiste. Jest kłopot. Przedtem zawsze jak były wspólne obchody trzech braci, to była granica i to łamaliśmy granicę. Dzisiaj to patrzyliśmy, gdzie dokładnie ta granica była. Także jest ten kłopot, ale myślę, że to jest ten pozytywny kłopot, że teraz na co dzień dla ludzi obu miast granica nie ma. Chodzą po moście na jedną, na drugą stronę, gdzie kto woli, a to jest to najlepsze, co za te lata wstecz mogliśmy dosiągnąć. Nie mogło zabraknąć też tradycyjnego strudla. W tym roku miał 40 metrów, a przygotował go hotel Styl Strzyńca. 40 kg mąki, 30 kg jabłek, 2 kg rozinek. A pekla to pani Alenka Tomičková a pekla se to w hotelu Styl w Strzyńcy. Włodarze obu miast wiedzą, na jaką propozycję kulturalną wybrać się podczas tegorocznego święta trzech braci. Ja myślę, że na wszystko. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mamy występ zespołu Halinki Młynkowej, następnie budkę suflera, jutro fil, dodatkowo wiele innych różnych uroczystości. Także tak jak powiedziałem, myślę, że każdy o najrozmaitszych gustach znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak, program jest świetny, jak zawsze. No, ja bym chciał, nie wiem czy zdążę, na budkę suflera. Bo to jest zespół z moich lat troszeczkę wstecz i tak jak się uda, to popatrzę na jednej i na drugiej stronie. W bogatym repertuarze koncertów i wydarzeń kulturalnych każdy może znaleźć coś dla siebie, bo przez najbliższe 3 dni dobrej muzyki i świątecznej atmosfery w obu Cieszynach nie zabraknie. Dorota Kochman, portal OX.pl.